oglądali w przeciągu, nie wiem, miesiąc po miesiącu, co miesiąc taka audycja w telewizji wyszła. Czy my byśmy skojarzyli, że to jest ten sam człowiek? Czy my prywatnie byśmy kojarzyli, że myśmy widzieli trzy role Tadeusza Łomnickiego? Nie, opowiedzielibyśmy, że widzieliśmy taką historię, w której jeden stary taki występował fajny. Potem widzieliśmy taką fajną jedno opowiadanie, gdzie taki jeden się oświadczał i miał tik nerwowy i był taki delikatny, a potem widzieliśmy taką nowelę, gdzie tam on kupował sobie psa. Jak to jest, że jeden człowiek może z siebie wiarygodnie wyprowadzić tak trzy zupełnie różne charaktery? Czy ten element aktorstwa państwo uważają za ciekawy, czy też nie? Czy moje myślenie o tym, że aktorstwo jest przede wszystkim wydobywaniem z siebie różnych ludzi, jest dzisiaj w ogóle czytelne? Czy daje wam jakąś satysfakcję, czy też wy na to nie zwracacie w ogóle uwagi? Bo przecież nic złego się nie będzie działo, jeżeli państwo mi powiedzą, że nie zwracacie uwagi. Ja uważam, że to ma bardzo duże znaczenie, dlatego że aktor, który umie zagrać każdą rolę, jest prawdziwym aktorem, według mnie. Bo na przykład pamiętam filmy z Marilyn Monroe, gdzie ona grała tylko... No wie pani, mówimy o aktorach. Ja wiem, no to właśnie dlatego mówię. Ale to jest doskonały przykład. Też, gdzie ona, wiadomo było, że jak wyjdzie Marilyn Monroe, zagra tylko słodką idiotkę albo jakąś taką, nie wiem, kocicę wamp czy coś takiego. I właściwie wszyscy się po niej tylko tego spodziewali, a wydaje mi się, że jest o wiele ciekawsze, kiedy aktor i może zagrać jedną rzecz, drugą rzecz i jednego człowieka, drugiego człowieka i... pokazać jakąś... Oby tak było, jak pani mówi, ja też tak uważam. Mi się wydaje, że to jest ciekawsze. Oczywiście przykład z Marilyn Monroe jest bardzo celny, bo on dotyczy tego, co powiedziałem na początku, że film bardzo często poza sprawą umiejętności aktorskich lansuje pewne wzorce osobowe związane z wyglądem, z nie wiem, pewną sferą modnego w danym okresie seksu tej osoby, to jeśli to kobiety, ale i mężczyzn też. Kiedyś była Brigitte Bardot jako pewien model, to już wy nie pamiętacie, ale wasi rodzice, a może dziadkowie pamiętają i ten koński ogon, który ona wprowadziła, stał się w ogóle modą lat 60. Marilyn Monroe stworzyła pewien model dziewczyny czy kobiety, no niesłychanie przecież modnej, ale moim zdaniem zgadzam się z panią, że to niewiele ma wspólnego z aktorstwem, z jego siłą kreacji. Człowiek, który jawnie reprezentuje pewien typ i nic więcej jak Marilyn Monroe, wystarczy, że ma pewną swobodę i nie boi się kamery, chodzi, coś mówi, coś gra, wdzięcznie się rusza, no bo taka ma przyrodzone takie cechy, prawda? To jest sfotografowane, a potem się z tego robi pewien model, ale to już jest poza sprawą aktorstwa. To już jest model, który funkcjonuje w obiegu społecznym, nie jako aktor, tylko jako model człowieka. Dla nas jest wygodny Humphrey Bogart i Marilyn Monroe, bo idąc na ten film, oglądając ten film, my mamy... Wiemy, czego już, się mamy spodziewać. Tak, my przyjmujemy już takie zakodowane jakieś... Prawda. To, co ona nam prezentuje. A jeżeli oglądamy na przykład pana Łomnickiego, czy pójdźmy, nie wiem, do Hollywood, czyli pana De Niro, to są ludzie, którzy potrafią, oni potrafią wiele rzeczy i my tutaj możemy się trochę wysilić, po prostu siąść i nie siedzieć. Jeśli rozejdziemy się z tego spotkania z takim jakby pewną otwartością na tę sprawę, niczego więcej przecież nie osiągniemy. Tylko jeśli zechcą państwo wziąć pod uwagę to, o czym tu mówię ja i koledzy państwa i spróbować również przyjrzeć się od tej strony i do tego państwa namawiam, żeby zobaczyć, ten człowiek włożył w to energię, żeby zbudować wiarygodną rzeczywistość, też po prostu sobie chodzi i mówi.